święta, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Witajcie, dzień dobry, vlogmas dzień piąty. Mamy dzisiaj piątego, dzień piąty, jutro co jest? Mikołajki, Mikołajki. Jak myślicie, do kogo przyjdzie święty Mikołaj? Musiałam się napić, bo w buzi mi zaschło. Moje drogie panie, dzisiaj mamy piąty. Usiądę sobie wygodnie, tak jak Mikołaj się rozsiada w swoim fotelu dla dzieci. Powiem wam tak, mamy piąty, jutro jest szósty, mamy Mikołajki. Miałam w planach, że prezent dla mojego synka Mikołaj zostawi pod kominkiem, a zaraz wam pokażę, w jakim stanie jest kominek. Także dzisiaj mam w planach zmienić pościel na świąteczną, żeby już poczuć ten klimat świąteczny, bo do tej pory jeszcze się nie złożyło, jeszcze tej pościeli nie zmieniłam. Dokończyć kominek i go udekorować. Także będziecie świadkami tej przemiany dzisiejszej mojej pościeli i mojego kominka. Zaraz pokażę wam, jak wygląda kominek na dzień dzisiejszy, teraźniejszy. Powiem, że często wam go pokazuję, ale nigdy go nie... pokazuję, ale nie udostępniam. O, ciężko będzie pokazać, bo mało miejsca mam. O taki, widzicie? Jeszcze nie jest pomalowany do końca. Muszę kupić, bo malowałam go farbą z Action. Może go odstawię. Jeszcze tutaj, wiecie co, chcę jakoś wykończyć może, żeby nie było tutaj tak nierówno. Pokolorować to na biało, na taki, żeby był jednolity kolor, a tutaj na czarno. Oj, jakie to jest nie ciężkie, ale duże. Lepiłam to z kartonu, ale nie pokazywałam wam etapów tego lepienia, bo wiecie co? Na internecie to jest naprawdę bardzo dużo takich tutoriali, jak to ulepić. Ja 2 lata temu lepiłam. Nie wiem, może wstawię wam tutaj zdjęcie, jaki. Wspominam często, nigdy nie wstawiam. Mam go na wiosce, na strychu. Widzicie? Z kartonu. Jeszcze nie rozmiękł, nic się z nim nie stało. Się zastanawiam, czy w tym roku go nie z renowacji kominka nie przeprowadzić z poprzednich lat. A właśnie ten malowałam tą farbą z Action i powiem wam, że naprawdę jest fajna, bo ona w ogóle nie śmierdzi. To jest farba akrylowa. Ja chcę kupić Titanium White numer 81. Też niedroga, też 6 czy 8 zł. Duża taka tuba, 250 ml i chcę kupić taki wałeczek, bo malowałam pędzelkiem. No tak jak widzicie, jak to wygląda, to jest w ogóle pierwszy raz, no to myślę, że jeszcze z 2 razy trzeba to pomalować i spokojnie wystarczy. I chcę właśnie dokupić czarną tam na środek i w ten środek wstawić pewną rzecz, żeby to wyglądało jak kominek, tak? No bo w tamten kominek to pamiętam, że wkładałam prawdziwe drewienka, które owinałam lampkami. Te lampki to jeszcze w ogóle przed dzień chyba Wigilii szukałam? Latałam i nie znalazłam czerwonych, tylko znalazłam różowy, więc w tamtym kominku był różowy ogień. W tym wolałabym, żeby był taki prawdziwszy. No właśnie, taką farbę chcę dokupić czarną, jakiś wałeczek, no i dzisiaj dokończyć. Schnie bardzo szybko, także myślę, że jak się dzisiaj za to wezmę, to do jutra już to będzie gotowe, żeby właśnie ten Mikołaj, wiecie, z rana te prezenty dla mojego syna podłożył, prawda? Żeby nie było lipy. Kochani, pewnie niektórzy z rodziców zastanawiają się, czy kupywać takie łóżeczka domek, czy warto je kupywać. Ja powiem wam, że gdy właśnie byłam przed tym dylematem, czy kupywać takie łóżeczko, czy nie, nie czytałam za bardzo opinii. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to mogę napisać, z jakiej firmy kupiliśmy to łóżeczko. Uważam, że jest naprawdę solidnie wykonane i jest warte swoich pieniędzy. Jedyny minus, jaki możecie, wiecie co, mieć
przy takim łóżeczku, to jeżeli dziecko lubi z Wami zasypiać, czy lubi jak czytacie mu bajeczki, jesteście z nim w łóżeczku, no to niestety musicie się schylać, co jest z, wiecie co, ze szkodą dla Waszego kręgosłupa. No ale mniej więcej tak wygląda takie łóżeczko. Mój synek, jak kupiliśmy mu to łóżeczko, to po prostu był niepocieszony, bo myślał, że skoro łóżeczko domek, to będzie miało dach, będzie miało okienka, dlatego musiałam mu dorysować takie okno tutaj na ścianie, pewnie kiedyś Wam pokazywałam już je. Tutaj jest dużo naszych rysunków na ścianie, tam dalej to są takie bazgroły, no ale tutaj mamy takie okienko, tam mamy misia na księżycu, tutaj mamy niedokończonego misia, którego kończę, już roki skończyć nie mogę, a tutaj jest zajączek, czy będzie go widać, który łapie gwiazdki. No to także do tego łóżeczka dokupiłam jeszcze. Wspominałam, że chciałabym czerwone, wiecie, domki, ale już tak jak mówiłam, w Pepco ich nie było, także pokażę Wam, co kupiliśmy w Pepco jeszcze. Dobra, także zrobimy sobie tutaj taki mały haul zakupowy. Powiem Wam tak, może zacznę najpierw od rzeczy, którą kupiłam tutaj do tego łóżeczka, aczkolwiek bardzo ubolewam, że nie kupiłam tych czerwonych domków, bo te czerwone domki naprawdę by pięknie tutaj pasowały. No ale wybraliśmy takie gwiazdeczki drewniane, białe z reniferkami. Zaraz zobaczymy, jak one się świecą, zaraz zawiesimy na łóżeczko. Czy one są... Bardzo nie lubię... O, śrubka trzeba odkręcać. Nie lubię czegoś takiego, naprawdę. 15 zł. Bardzo dużo mamy, powiem Wam, tych rzeczy na baterie. I tak naprawdę, że tak naprawdę to jestem przerażona tym, ile tych baterii się zużywa właśnie przy takich rzeczach. Za dużo takich rzeczy na baterie. Tutaj na łóżeczko właśnie takie coś. Kupiliśmy to w Pepco. Będzie taki miszmasz. W Kauflandzie kupiliśmy, słuchajcie, taką gwiazdę. I tą gwiazdę chyba powieszę na oknie w sypialni u nas. Kurczę, no. I one były bardzo tanie, za 4 zł. Były większe, ale i świecące w środku. Tutaj co prawda można włożyć lampeczki też na baterię. Kurczę, no nie mogę jej złożyć. Jakoś mąż składał, a ja? Dobra, składamy. Uwaga, jak ona będzie wyglądać. Były te większe, ale właśnie ceny nie było, a były wrzucone właśnie w te po 4 zł, takie stojaki. No ale jestem pewna, że no, taka większa na pewno nie mogła kosztować 4 zł, prawda? Chciałam odczytać w czytniku, no ale nie pokazałam jej ceny. O, taka śliczna. I nie wiem, czy jej tutaj nie powiesić, czy może w oknie, a może, może w oknie i dokupię jeszcze z dwie i powiesimy. Naprawdę piękne. Kolejna rzecz z Ozdu, tak? Najpierw może ozdoby w Pepco. Wszyscy mają, także mamy i my, ale powiem Wam szczerze, one machają się buźki. Nie zachwycają mnie, naprawdę. Jakoś nie jestem zachwycona tymi ołowianymi żołnierzykami. U wszystkich na vlogmasach, światło zasłonię, u wszystkich na vlogmasach są i duże, i wielkie, i po parę tysięcy. Ale jakoś mnie nie zachwycają. No ale są, bo spodobało się mojemu synkowi. 6 złotych, 6 złotych. Z ozdób. Ostatnia rzecz w Rossmanie. To już kosztowało chyba 20 zł. Nie ma tutaj ceny. Takie te pierniczki. Tak? I laseczki. Ale to jest do choinka najprawdopodobniej mojego synka. To jest plastik. Także coś takiego. Zastanawialiśmy się pomiędzy taką małą ciuchcią, w podobnej cenie była, a tym. No i postawiliśmy na to. No i teraz już nie ma ozdób. Teraz jest Kik i w Kiku kupiłam opaskę. Mam dokładnie taką samą, tylko białą i mam już ją 2 lata, więc ona jest tak delikatnie pomałpacona, więc postanowiłam kupić sobie czarną, co by pasowała mi do mojej kurtki. No ale są jeszcze takie różowe, więc pomyślałam sobie, że może jeszcze dokupię różową. Ale muszę Wam powiedzieć, że ta czarna jest największy taki obwód głowy ma, z tego co zauważyłam. Ta czarna ma największy obwód głowy. Białe są i akurat, bo ta jest taka trochę za luźna, a te różowe trochę mniejsze. Tak odniosłam ja wrażenie, chociaż ciężko było je, wiecie, w ogóle przymierzyć na głowę. Nie było takiej możliwości z tego względu, że tu była wbita cena. Także tu była wbita cena, także no nie można było tego na głowę założyć. 15 zł. Słuchajcie, ostatnie rzeczy to baterie. Vection. A Vection, czy one tanie są Vection? Zaraz, a może mam paragon? Nie mam. Bo to jest za opaskę.
Nie mam paragonu. No i oczywiście to. Powiem Wam, że nie. No ale w ogóle mają zapach. Lubię ich zapach. Nieporównywalny wygląd prania jest z chusteczkami, a bez. Pościel to właśnie świąteczną, moją świąteczną pościel, którą mam jeszcze założyć. Prałam bez chusteczek i powiem Wam, że te białe elementy są tak delikatnie zakolorowane, tak jakby, ale nic straconego, pościel się często zmienia, także nie mamy nad czym ubolewać. Zakładamy baterie, zawieszamy to i idziemy dalej, bo jeszcze muszę udekorować ten kominek, który skończyłam malować, jestem się dumna, także jaki by on nie wyszedł, ale jest nasz, będzie sprawiał nam przyjemność, także no mówię, ale tutoriali takich kominków jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, także no można sobie wybrać, jaki się nam podoba i zrobić, może jeszcze pokażę Wam, jak wyglądam pastę. Czarna dobra, bo wiecie co? O, widzicie? Czarna jest dobra, bo nie będzie się brudziła. Powiedzcie mi, słuchajcie, bo ja właśnie się zastanawiam. Wiecie, moje włoski liche, to jeszcze matka wystaje, ale właśnie się zastanawiam, czy te opaski nosi się tak, a tu włosy, żeby wystawały. No w tamtym roku miałam trochę więcej tych włosów. Teraz wiecie co? Kojarzy mi się, że wyglądam jak bochu. No miał takie rozczochrane, o ile dobrze to pamiętam. Czy nosi się je, słuchajcie, w ten sposób właśnie, o, o, tak, trochę nie bardzo, co? O. Czy nosi się je właśnie w ten sposób, że te włosy tak wystają? Bo ja właśnie częściej widzę kobiety, które noszą te opaski tak. Ja nie bardzo lubię w czapkach chodzić, dlatego noszę opaski, ale właśnie lubię nosić je w tym pierwszym sposobie, ze względu na to, że tutaj to tak, wiecie co, niekoniecznie to wygląda. To znowu wygląda, jakbym miała taką, takie czapki, są klaunów czy coś, że z łysiną, a tutaj takie włosy, to mi się właśnie z tym kojarzy. Także napiszcie, jak się nosi takie opaski, jeżeli wiecie, jak je się nosi. Bo ja to wiecie co, one nie tegas. Chociaż z tymi często reporterki telewizyjne widzę zmierzone je na czole, na przykład te noszą. Tak blisko je zakładają. Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say.